Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio. Przyszedł czas na kalendarz adwentowy. Postanowiłam więc, że zrobimy sobie taki kalendarz od początku do końca z tektury, żeby móc tak naprawdę z niego korzystać nie tylko w tym roku, ale też, żeby można było go wykorzystać w przyszłym, zmieniając na przykład opakowania. Ja specjalnie ten kalendarz dostosowuję do pudełeczek, które ja posiadam, znaczy do wykrojnika na pudełka. Mam taki wykrojnik, który dostałam kiedyś od Beatki. Wykrojnik nazywa się karton na mleko i on ma wysokość około 9 cm, kiedy jest już złożony, natomiast szerokość to jest 5 na 5. No i do niego dostosowałam sobie po prostu ten mój kalendarz adwentowy. Natomiast Wy oczywiście, jeżeli macie jakieś pudełeczka, macie jakieś wykrojniki na pudełeczka, to dostosowujcie swój kalendarz do Waszych potrzeb. Ja Wam oczywiście powiem, jakie u mnie były wymiary, natomiast tak jak mówię, sprawdźcie, czy macie u siebie coś, co możecie wykorzystać właśnie do takiego kalendarza adwentowego, czy macie jakąś możliwość zrobienia sobie pudełeczek, które wsadzicie sobie na półeczki, które my będziemy tutaj robić. I dopiero wtedy rozplanujcie po prostu, jak to ma wszystko wyglądać. No ale tutaj po kolei mówię Wam, co jest u mnie. Ja mam, jak widzieliście, no, łączyłam tekturę, dlatego że nie miałam aż tak dużej, tak długiej tej tektury, więc tutaj łączę dwie tektury ze sobą, tak żeby powstał mi rozmiar 46 cm na wysokość na 28. I to jest ta moja podstawa, to są moje plecy tego całego kalendarza. I tutaj widzicie, szarym papierem obklejam te łączenia, ponieważ szary papier pozwoli nam utrzymać to wszystko jakby w całości. Papier, który naklejamy później na tekturę, kiedy on wyschnie, on porządnie łączy tą naszą tekturę i dzięki temu możemy przedłużać wszelkiego rodzaju rzeczy, ale jak zakleimy papierem, to mamy pewność, że to się jednak będzie później trzymało. I tutaj teraz z kolejnej tektury wymierzam sobie półeczki, tak naprawdę półeczki, na których będę stawiała moje pudełeczka. I te półeczki mają szerokość 6 cm, bo pudełeczka mają 5 cm szerokości, więc chcę, żeby było oczywiście troszeczkę leciutka przerwa. Poza tym później przy łączeniu, przy obklejaniu wszystkiego zawsze potrzebujemy jeszcze jakiś zapas. Więc moje półki są na szerokość 6 cm, więc no widzicie, jest wysoka ta półka, dosyć szeroka, ale niezbyt głęboka, no bo 6 cm to nie jest aż tak dużo. Także no tutaj po prostu uznałam, że potrzebuję tylko i wyłącznie 6 cm i Wy też sobie dostosujcie tą Waszą głębokość tych półek do tego, jakiej wielkości macie pudełka. Pamiętajcie o tym, że to jest istotne. Musicie sobie wymierzyć wysokość, szerokość i głębokość Waszego pudełka i do tego dostosowujemy właśnie jakby całe te półki. Tutaj muszę sobie zrobić oczywiście obramowanie tych moich pleców, czyli po prostu z czterech stron muszę zrobić ściany. No i tutaj też muszę połączyć oczywiście tektury, no bo tak jak mówiłam wcześniej, nie mam takiej tektury tak wysokiej, żeby móc wykorzystać jej jedność. Mogłabym użyć tak naprawdę takiego kartonu, który się używa do wysyłania paczek. Natomiast stwierdziłam, że mam tekturę taką tutaj 2 mm, przepraszam, i wydaje mi się, że ona całkowicie będzie wystarczyć i jak najbardziej przy połączeniu tego wszystkiego papierem będzie działać, więc czemu by nie? Po prostu stwierdziłam, że wykorzystam to, co tutaj mam najbliżej i nie będę szukała kartonu falistego, żeby to wszystko miało jedność.
bo musiałabym po prostu poszukać tak duży karton i z niego wyciąć taką dużą powierzchnię, a tutaj stwierdziłam, że w sumie przecież wiem, że papier na 100% będzie trzymać, więc nie będę się tym przejmować, bo połączam sobie wszystko, co jest mi potrzebne i tyle. Pamiętajcie, że kiedy robicie obramowanie pleców, to zawsze dwie ściany przynajmniej muszą być powiedzmy o 4 mm węższe niż plecy. To znaczy, że tak jak tutaj teraz przyklejam dół, to ja przyklejam go na całą jakby tą szerokość, czyli 28 cm od samego brzegu do samego brzegu. To samo zrobię po przeciwnej stronie tego mojego kalendarza. Natomiast tutaj, w tym miejscu, który teraz widzicie, to jest o 4 mm jakby krótszy, czyli nie ma 46 wysokości, tylko ma 45,6. Dlatego, że zależy nam na tym, żeby tutaj w tym miejscu, które teraz przykleiłam klej, żeby to się nam połączyło, żeby się, rozumiecie, żeby nic nam nie wystawało z żadnej strony, żeby to był kąt prosty, czyli jedna ściana nachodzi na drugą i przez to one się ze sobą łączą. Oczywiście ten klej na gorąco, którego ja używam, to jest klej, powiedzmy, tymczasowy. Zależy mi po prostu na tym, żeby to mi się trzymało w tym momencie, bo zaraz będziemy obklejać to wszystko kolejnym papierem, który nam wzmocni całą tą konstrukcję. Ja tutaj mówię o tych 4 mm, no bo moja tektura jest 2 mm. Jeżeli Wy macie grubszą tekturę, to musicie sobie o tyle obniżyć jakby tą wartość, o ile jest gruba tektura. Czyli jak na przykład Wasza tektura ma 3 mm, to musicie z dwóch stron po 3 mm. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Żeby to się wszystko po prostu ładnie ze sobą połączyło, żeby wszystko miało jakby łączenie na tych właśnie brzegach. Nie wiem, czy Wy rozumiecie, co ja mówię. Na pewno tak, ale wiecie, czasami mam wrażenie, że kręcę się dookoła własnej osi, kiedy tłumaczę, ale myślę, że rozumiecie, na czym to polega. Po prostu chodzi o równe łączenie wszystkiego. No i tutaj teraz sobie wycinam moje półeczki do środka. Przycięłam sobie 3 i dopiero później sobie przypomniałam, że przecież potrzebuję 4, także później będę docinać kolejną. No i tutaj sobie oczywiście robię długości. Moja długość to jest 28, tak? Bo 28 ma jakby szerokość tego naszego kalendarza, więc tutaj wymierzam 27,6, żeby właśnie móc wsadzić te moje półeczki do środka, do tego kalendarza. I teraz wymierzam sobie, na jakiej wysokości będę te półeczki przyklejać. I w moim przypadku jest to 9,2 mm, dlatego że moje pudełeczka mają około 9 cm, więc akurat te 2 mm absolutnie wystarczą, żeby swobodnie te półeczki, znaczy te pudełeczka wchodziły do tego mojego kalendarza. I kolejne 9,2 cm to ja wymierzam od końca jakby tej półeczki, czyli od dołu półki i znowu 9,2 i tak do samego końca. To było tak wymierzone, żeby mi po prostu wszystko pasowało, żeby ładnie to wyglądało. Fakt faktem, że pierwsza moja półka chyba nie do końca dobrze była wymierzona. Zdarza się niestety. I te pierwsze jakby pudełeczka troszeczkę oporniej wchodzą. Znaczy wchodzą bez problemu, bo one, zresztą później zobaczycie, one się składają. Natomiast no, ewidentnie przy wkładaniu czuć, że jest troszeczkę mniej luzu niż w następnych półkach, ale to nie przeszkadza. Ale jest to dosyć istotne, że jeżeli Wy będziecie mieli pudełka takie, wiecie, solidne, które na przykład nie da się jakby nagiąć w jakiś sposób, no to cała konstrukcja będzie do naprawy i nie chcielibyśmy tego robić. Lepiej zrobić sobie większą przerwę pomiędzy tymi półkami i nie mieć później problemów z wsadzaniem pudełeczek, niż wymierzać idealnie na, wiecie, na tip-top i później się okaże, że jednak coś nie do końca działa, bo nie do końca pudełeczka wchodzą. Także o tym pamiętajcie. Ja wiem,
Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że ta cała moja konstrukcja jest dosyć skomplikowana. Znaczy może inaczej, ona nie jest skomplikowana, tylko że ona jest czasochłonna, bo trzeba jednak troszeczkę czasu poświęcić na posklejanie tego wszystkiego, później na poskładanie pudełeczek. Zresztą zaraz zobaczycie, że będziemy obklejać strasznie dużo wszystkiego. Tutaj mam taki, to jest taka serwetka, to ja kupiłam ją w sklepie spożywczym, bo to jest taka serwetka, którą można użyć do ryby i frytek, czyli wiecie, takie do, po prostu, że wrzuca się do tego frytki i można z tego sobie jeść. To jest taka jakby ozdoba dodatkowa, ale to jest po prostu taka serwetka. Ja uznałam, że ona się mi tutaj świetnie sprawdzi do obklejenia tego całego mojego kalendarza i będzie to łączenie, tak jak widzicie. Kawałek nachodzi na ścianę, na spód, znaczy na plecy tego kalendarza, obklejam całą półkę dookoła, tak żeby z drugiej strony też kawałek tego mojego papieru wychodziło, bo to przytrzyma, połączy tę moją półkę z plecami i będzie na tyle sztywne, że mi się nic nie połamie, nic mi się nie załamie. Nawet jeżeli wsadzę coś ciężkiego do środka, to nie będzie z tym problemu, bo ten papier, którym teraz obklejam, wzmocni mi po prostu te moje półeczki. Wy możecie wykorzystać jak najbardziej szary papier, jeżeli nie posiadacie na przykład takich serwetek, no bo wiadomo, że możecie ich nie mieć, ale równie dobrze możecie wykorzystać serwetki, wiecie, te białe elementy z serwetek. Jak wyrywacie sobie obrazek, który chcecie wykorzystać do dekupażu, to zostaje Wam często ten biały taki element serwetkowy i on jak najbardziej też się sprawdzi, dlatego że on później po wyschnięciu robi się sztywny i też wzmocni po prostu tą naszą konstrukcję. Także to możecie sobie wykorzystać. Wiem, że przy takich serwetkach może być troszeczkę większy problem, bo ja tutaj na przykład nakładam klej na tą moją serwetkę. Ten klej jest rozrzedzony dosyć mocno wodą, żeby właśnie mi serwetka się nie rozwalała. I Wy, jeżeli byście mieli problem z tym, żeby posmarować Waszą serwetkę tak jak ja smaruję, to nie musicie tego robić. Wystarczy, że posmarujecie klejem konstrukcję, czyli całe to nasze pudełko. I na to pudełko będziecie po prostu nakładać serwetkę i ją po prostu przyklejać, wiecie, na bieżąco. Przykładając, możecie sobie nawet tą serwetkę porwać na mniejsze części, bo ona nie musi być tak jak ja tutaj mam, wiecie, prostokąty powycinane. To mogą być po prostu naderwane serwetki i poprzyklejane. Dobrze jest po prostu na przykład z pomocą takiej serwetki posmarować wpierw tutaj to nasze pudełko i przykładać serwetkę i zaprasowywać ją kolejnym jakby klejem. Czyli wiecie, smarujecie klejem, naklejacie serwetkę i znowu zaklejacie klejem. I to jak najbardziej się sprawdzi i też nam wzmocni całe to nasze pudełko. Ja uznałam, że tutaj jest ta serwetka z napisami, będzie fajnie pasować, no bo chcę zmediować całą tą moją pracę, of course, więc fajnie będzie, jak mi te napisy będą po prostu wychodzić spod tego mojego mediowania. No i tutaj wykorzystuję farbę, czerwoną farbę od Marty Stewart. To ja mam tą farbę, o Jezu, jeszcze trochę. I stwierdziłam, że chcę ją wykorzystać, zużyć ją całkiem już do końca, żeby mi po prostu już nie leżała, bo ja ją mam naprawdę dosyć długo i nie chciałam, żeby się popsuła. Więc mam tą farbę od Marty Stewart i miałam jeszcze taką farbę dużo ciemniejszą od Reversu. Od Reversu, chyba tak. Więc to po prostu wymieszałam. I dzięki temu powstał mi bardzo taki fajny, mikołajowy kolor. Co prawda to, wiecie, dodałam troszeczkę tej ciemniejszej farby. Nie w zasadzie po to, żeby zmienić kolor tej farby Marty Stewart, tylko żeby zużyć też tamtą, po prostu. Bo też to była taka resztka, która mi gdzieś leżała i stwierdziłam, że a w sumie jak będę mediować, to nie ma to znaczenia. Właśnie fajnie będzie, jak to będzie takie nieregularne. Widzicie, że spod tej farby mojej wychodzi ten napis z tej serwetki i to o to mi właśnie chodziło. Bardzo mi się taki efekt podoba. No, ale tak jak mówię, no w moim przypadku po prostu ja miałam taką serwetkę. Wy, jeżeli nie macie takiej serwetki, to oczywiście wykorzystajcie jaką serwetkę macie, albo papier szary,
Możecie sobie porobić serwetki, tak jak ja kiedyś Wam pokazywałam na kanale, czyli możecie sobie też podstemplować te serwetki i wtedy też będziecie mieli takie efekty, jak ja mam. Natomiast nie jest to absolutnie konieczne. To, jak będzie to Wasze pudełko wyglądało, to zależy od Waszej wizji. Ja miałam taką i dlatego też tak wykorzystałam. No i tutaj widzicie, że suchym pędzelkiem nakładam złotą farbę akrylową. No, kamera jest bardzo wysoko, więc znaczy bardzo blisko tej mojej konstrukcji, więc też no, ciężko mi było to nagrywać, bo ona jest dosyć wysoka. No ale nakładam właśnie tutaj suchym pędzlem te takie złocenie i bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę bardzo mi się podoba ten efekt. W ogóle cały ten kalendarz wyszedł bardzo fajnie. To była naprawdę miła zabawa, mimo że praca nad nim no, zajęła trochę czasu, bo to było kilka dni tak naprawdę. Ale ja też nie siedziałam od rana do wieczora i tego nie kleiłam, tylko po prostu wpierw połączyłam sobie pudełko, później obkleiłam, później porobiłam pudełka i tak wiecie, codziennie robiłam coś, żeby po prostu ta moja konstrukcja, ten mój kalendarz adwentowy był zrobiony. I mam oczywiście tutaj papiery od Primy, świąteczne jakieś papiery, które mam już też trochę czasu. No i ten wykrojnik, o którym Wam mówiłam, wykrojnik pudełka na mleko. No i teraz po prostu poprzecinałam sobie papiery na odpowiednią wielkość wykrojnika i widzicie, że przejeżdżam w Gemini tym wykrojnikiem. No bo jakbym miała kręcić 24 pudełeczka, to stwierdziłam, że chyba jednak wolę, żeby mi maszyna sama powycinała, więc dlatego ją wykorzystuję. Cała opinia oczywiście o tej maszynie jest na kanale, jakbyście byli ciekawi i nadal uważam, że jest to bardzo dobra maszyna. To, że się te płytki wyginają, to jest absolutnie normalne. To, że czasami słychać jakieś trzaski, to też jest absolutnie normalne, ale tak czy siak polecam tę maszynę, bo to jest naprawdę świetne rozwiązanie, kiedy mamy bardzo dużo rzeczy do wycinania, więc ja polecam, bo naprawdę świetnie się sprawdza. No i tutaj widzicie, że zaczynam składać te moje pudełeczka. Więc no nie jest to wcale trudne, no bo to jest po prostu już konstrukcja gotowa. Ona już ma i wszystkie zagięcia i tak naprawdę bardzo prosto się składa to pudełko. Tutaj na początku miałam trudność, bo zapomniałam przy jakby zginaniu tych wszystkich brzegów ponaginać tutaj przy tym górnym zagięciu i przez to miałam problem, żeby jakby połączyć to całość. A tutaj mam jeszcze elementy od jak się mówi to, Craft and New Design, tak, Craft and New Design, cyferki do kalendarza adwentowego. Stwierdziłam, że się idealnie wręcz nadają do tej mojej pracy, ponieważ one rozmiarowo są idealne do tych moich pudełeczek. Troszeczkę jest taka delikatna ramka dookoła po wycięciu wszystkich tych kwadracików, więc mówię, no, to jest po prostu czas na te literki, cyferki raczej i je po prostu tutaj połączę. No i tu widzicie, jak łączę tak naprawdę to pudełeczko jeszcze raz. I tutaj widzieliście, że z łatwością ta góra mi się połączyła, bo ją wcześniej zagięłam. Naklejam cyferkę na to moje pudełeczko. Od razu też porobię dziurki w tym pudełeczku, bo chcę, żeby to było pudełeczko, które można później też wykorzystać, jeżeli ktoś będzie chciał. A jeżeli na przykład będziecie chcieli zrobić kalendarz w przyszłym roku, to już będziecie mieli konstrukcję i będziecie mogli sobie dorobić albo nowe pudełeczka, albo wykorzystać te, które tutaj są, albo na przykład fajnie by wyglądało w tym całym kalendarzu adwentowym szufladki, bo możecie do tej całej konstrukcji dorobić szufladki 5x5, wysokość 9, z nacięciem z przodu, żeby można było wsadzić palec i też fantastycznie będzie wyglądało. Więc no, po prostu te plecy, te całe półeczki są do wykorzystania tak naprawdę i w przyszłym roku, a równie dobrze możecie wykorzystać sobie na media przez cały rok, czy na jakieś inne elementy, więc zgadzam się, że zajmuje to trochę czasu, ale możliwość wykorzystania tego jest naprawdę dosyć spora. I tutaj przyklejam sobie nogi, bo stwierdziłam, że ach, zróbmy coś ładnego. Zróbmy tak, żeby ta cała konstrukcja stała na ładnych metalowych nogach. No i przyklejam po prostu naklej na gorąco, bo spokojnie to się będzie trzymało i tu nie będzie z tym tak naprawdę problemu.
Okej, te nogi na samym dole będzie trzeba te pudełeczka pierwsze i piąte wsadzać, jakby wyjmując pudełko wcześniejsze, no bo noga przeszkadza, ale stwierdziłam, że ach, taka ładna noga, nie mogę jej nie wykorzystać. Za ładnie to wygląda, żeby przejmować się tym, że nie mogę wyciągnąć tego pierwszego i ostatniego pudełka w rzędzie, także nic to nie przeszkadza. No i tutaj zrobiłam 24 pudełka, bo zapomniałam, że przecież zrobiłam kalendarz na 25. No ale to wiecie, to ja. To nic nadzwyczajnego, nic nowego, ale zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Mamy przepięknie zrobiony grzbiet, cała jakby konstrukcja, pudełeczka i miodzio. No ale Gosia nie mogła po prostu zostawić sobie kalendarza od tak, więc wzięła, oczywiście postanowiła zrobić jeszcze ozdobę na samej górze tego naszego kalendarza. No i tutaj mam choinki od Tima Holtza, to co Wam pokazywałam w moich zakupach, że kupiłam właśnie takie choinki połówki i one mi się tutaj fajnie sprawdzą właśnie do przyklejenia tego mojego Mikołaja, który też jest oczywiście od Tima. To jest mój pierwszy taki Mikołaj, który kupiłam do złożenia. On ma bardzo dużo elementów i zajmuje sporo czasu składanie go. Więc ja to zrobiłam poza kamerami. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się go składa, to ja też mam oczywiście film tu na kanale, jak złożyć tego Mikołaja. Więc jeżeli chcecie, jesteście ciekawi, macie i nie wiecie, jak go złożyć, to oczywiście zapraszam na tamten film. Ale stwierdziłam, że tutaj nie będę tego nagrywać, bo to i tak jest dosyć długi film, więc nie trzeba się z tym tutaj. Nie trzeba się tym tu zajmować. O tak. I zrobiłam go po prostu poza kamerą, ale on mi się tutaj fajnie właśnie sprawdzi, bo on, wiadomo, jest z papieru, jest cieniutki, więc ta choinka, która jest płaska, fantastycznie mi przytrzyma tą konstrukcję Mikołaja i będzie to fajnie wyglądało. No i jak oczywiście mamy choinki, to musi być śnieg, więc tutaj wykorzystuję pastę strukturalną od Montmartre, moją ulubioną, która jest właśnie na wykończeniu, więc stwierdziłam, że super, kończy się, to akurat wykorzystam wszystko, co jest w tym słoiczku, żeby móc po prostu kupić kolejną, świeżą, nowutką, bo czemu by nie? No, także nakładam duże ilości tego śniegu tutaj na górę. Wybaczcie mi za ten kadr, za to, że no tak nie do końca wszystko widać, ale przy tak wysokim tworze. Ciężko było mi, strasznie ciężko było mi to nagrywać i z światłem też był problem, bo moje światło nie jest aż tak wysokie. No i tak nie do końca to widać, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko wiecie, co tutaj się dzieje, no bo to nie jest jakaś wielka filozofia. Nakleiliśmy choinki i teraz właśnie wykorzystujemy pastę strukturalną, żeby ta pasta była na samym dnie tej naszej całej ozdoby. I ma ona po prostu imitować masę śniegu. Oczywiście będzie brokat, no bo jakby to było, żeby nie było. Nie ma takiej możliwości. Więc po prostu nakładam wszędzie, po prostu gdzie się da. Nakładam tak naprawdę nawet na pieńki tych moich choinek. Te choinki, które są Tima połówki, to je nadziałam na korek. Taki wiecie, od wina przycięłam na taką niezbyt dużą wysokość i nadziałam właśnie te choinki na ten korek, żeby móc je po prostu postawić w jakiś sposób. O, brokacik. I żebym mogła po prostu je przykleić do tej mojej całej konstrukcji. Te zielone choinki, nie wiem skąd są. Miałam je po prostu u siebie w szpargałach, więc stwierdziłam, że to chyba jest czas, żeby je wykorzystać. No i tutaj mamy tego mojego płaskiego Mikołaja, którego przykleję do choinki, do tej płaskiej choinki i to właśnie fajnie będzie się wszystko trzymało. No, no fajnie to wygląda. Strasznie mi się ten Mikołaj podobał w tej całej konstrukcji, bo też mam oczywiście innego, którego widzieliście na zakupach, które robiłam, ale stwierdziłam, że ten się lepiej sprawdzi, bo wiecie, zajmuje całkiem sporo miejsca, bo jest taki dosyć duży. A tutaj przyklejam kuleczki, które też mam właśnie z zakupów od Tima, bo stwierdziłam, że zrobię taką górę śnieżek. Że ktoś tam zrobił sobie bazę ze śnieżkami, porobił sobie kulki, a tam Mikołaj gdzieś się przechadza pomiędzy i natrafił po prostu na taką zgraję kulek, które gdzieś leżą.
bo stwierdziłam, że fajnie by było wypełnić tą przestrzeń czymś i tak sobie pomyślałam właśnie o tych śnieżkach. A tutaj robię prezenty. Wzięłam tekturę, jakieś skrawki tektury, które mi gdzieś tam zostało, przycięłam je na takie same kwadraciki i jak widzicie po prostu je ze sobą łączą, klejem na gorąco, bo to nie ma znaczenia czym. Chciałam wykorzystać tekturę, a nie miałam też takich pudełeczek, żeby móc je zapakować jako prezenty, więc tutaj właśnie to robię. Mam kawałki jakiegoś tam papieru do pakowania prezentów, więc po prostu tą moją tekturę pakuję w te papierki. Sorry za uciekanie z kadru, jakoś tak nie mogłam się wkadrzyć, nie mogłam wejść w kadr, cały czas mi ręce uciekały, no ale generalnie wiecie, jak się pakuje prezenty, więc myślę, że to nie jest jakaś wielka filozofia, no po prostu owijam te moje ala prezenciki w papier, zaraz też nałożę wstążeczki, żeby to wszystko ładnie wyglądało i to będzie po prostu kolejny element do tej mojej ozdoby tego kalendarza adwentowego. Myślę, że tak nadaje to po prostu fajny charakter, no bo w końcu kalendarz adwentowy to są prezenty, więc uznałam, że muszą być po prostu na tej ozdobie prezenty. Skoro jest Mikołaj, to muszą być prezenty. Myślałam też o worku z prezentami, ale szczerze Wam powiem, że już mi się nie chciało kombinować z wycinaniem, z szyciem tego worka, więc stwierdziłam, że tam. Nieważne. I tak wiadomo, o co chodzi, i tak fajnie to wygląda, więc nie będę tutaj za bardzo kombinować. No i tutaj przyklejam oczywiście te moje prezenty do tej całej konstrukcji. I znalazłam jeszcze w swoich szpargałach takie kuleczki z masy plastycznej. I stwierdziłam, że a co tam, też je poprzyklejam, skoro je mam, to je wykorzystam i też będą to po prostu śnieżynki, uzupełnią tą naszą konstrukcję. I też tutaj będę miała latarenkę, którą też widzieliście z zakupów. Strasznie mi się ta latarenka podoba. No i tak się zastanawiałam, co z nią zrobić tak naprawdę. I później zawiesiłam ją na choince. Ale stwierdziłam, że jednak ta choinka mi się troszeczkę za bardzo przekrzywia pod wpływem ciężaru tej latarenki i postawię ją koło Mikołaja. Wy tego nie zobaczycie, bo ta oczywiście opcja nie jest nagrana, ale na zdjęciach będziecie widzieć, że latarenka stoi sobie obok Mikołaja. No i tutaj zaczęłam troszeczkę przypruszać moje choinki tym białym gesso, o tak. Te choinki są tak sztywne, że w momencie, kiedy ja to robiłam, to wszystko dookoła było na biało. Wszystko było opryskane łącznie z moją kamerą, którą nagrywam. Także czyszczenie jej to jest ciekawa sprawa. No i cóż, i to by było na tyle. Zobaczcie, że tutaj mamy latarenkę przy Mikołaju i jeszcze na jednej z choinek mam założone koraliki, taki wieniec. No ale kalendarz adwentowy jest gotowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że będziecie próbować robić coś podobnego, bo naprawdę warto. Naprawdę była to super zabawa i myślę, że dzieciakom się też spodoba. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Dzięki, że tutaj byliście ze mną. Dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu. No i oczywiście mam ogromną nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa!